Pił ojciec. Bałam się go. Matka też się bała. Najpierw pilnowała, żeby nie było awantur, a później, by nikt nie wiedział, że są. Na początku była ofiarą, później stała się katem. Starałam się zgadywać, czego ode mnie oczekuje. Nigdy się nie udało i zawsze mówiła, że to jest moja wina. Ona nie piła. Nigdy. Zdaniem nauczycieli, sąsiadów była troskliwa, kochająca, dbała o dom, zdrowa matka, miód. Ale w domu była jak żandarm na straży zadowolenia ojca. Żadnych reguł i wymagań. Tak pomagała mu pić. Nigdy nie powiedziała dość. Wydawało się jej, że kontroluje sytuację, a wszystko się waliło. Ona pozorowała normalność. Ojciec poszedł na terapię. Miała z nim chodzić, ale uznała, że nie ma powodu. Przecież ja nie piję. A ja myślę, że bała się prawdy o swojej bezczynności i bezradności. Bała się upadku mitu o swoim poświęceniu i bohaterstwie. Ojciec szybko wrócił do picia. I w domu znów były dwa żywioły. Alkohol i matka. Ona była uzależniona. Od jego picia i swojego poświęcenia. Mistrzyni świata w stwarzaniu pozorów i zaprzeczaniu. Ojciec umarł, a ona nadal tak żyje. Jakby miał zaraz stanąć w drzwiach i znowu otworzyć piekło. Mogła ocalić nas wszystkich, ale tego nie zrobiła. Ma żal o tę moją terapię, że opowiadam, jak było w domu. A ja przecież mówię o tym, co wyniosłam z domu. W moich lękach, niepewności. Dzieciństwie zabitym samotnością, bólem. Brakiem zainteresowania i miłości. Na swój sposób ją kocham. Ale i trochę nienawidzę. Organizacja zmieniona, znaki ustawione, pasy wymalowane. O zmianie organizacji ruchu na skrzyżowaniu Pułaskiego z Armii Krajowej i Pileckiego trąbiło całe miasto. Ale jak widać, nie wszyscy słyszeli. To nie był dobry poranek dla kierowców Renault i BMW. Tuż przed 8 rano wjeżdżający na rondo ulicą Pułaskiego kierowca BMW nie ustąpił pierwszeństwa jadącej po rondzie Renówce, doprowadzając do kolizji. Obaj kierujący byli trzeźwi, żadnej z osób biorących udział w kolizji nic się nie stało, ale jeden i drugi samochód wymagają kosztownej pomocy blacharza i lakiernika. W tym samym czasie do innego zdarzenia doszło na ulicy Sejneńskiej, gdzie w przechodzącą przez przejście dla pieszych 74-letnią kobietę uderzył Hyundai kierowany przez 24-latkę. Wezwana na pomoc ekipa pogotowia przewiozła seniorkę do szpitala. Kierująca autem po odjeździe karetki wprawdzie oddaliła się z miejsca zdarzenia, ale wkrótce potem sama zgłosiła się na komendę, by złożyć wyjaśnienia. Poinformowała nas Eliza Sawko, oficer prasowy suwalskiej policji.